Ministerstwo Sportu i Turystyki dofinansuje przebudowę hali pod promie w Rzeszowie. Resort przeznaczy na ten cel 10 milionów złotych. Wiceminister Jarosław Stawiarski nie wykluczył jednak, że ta kwota może jeszcze wzrosnąć. Wiceminister przedstawił dziś w Rzeszowie również nowy program resortu OSA, czyli otwartych stref aktywności dla mieszkańców. Jarosław Stawiarski wyliczał, że w tym roku Ministerstwo Sportu dofinansowało już ponad 50 inwestycji sportowych na Podkarpaciu. Jedna z największych dotacji, 10 milionów złotych, trafi na rozbudowę rzeszowskiej hali pod promie. Uważam, że jest to duże dofinansowanie. Nie zamykamy się, ale na ten czas ministerstwo stać na dofinansowanie kwotą 10 milionów. Mam nadzieję, że władze miejskie Rzeszowa ucieszy ta informacja. O wpisanie rozbudowy hali pod promie na listę inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu zabiegał prezydent Rzeszowa oraz marszałek województwa i europoseł Tomasz Poręba. Jak podkreślał dziś wiceminister Stawiarski, to właśnie ten skuteczny lobbing przesądził o dofinansowaniu inwestycji. Całość ma kosztować około 40 milionów złotych. Hala zostanie powiększona, trybuny przebudowane, powstanie hala treningowa oraz nowe zaplecze odnowy biologicznej i siłownia. W sumie w tym roku Ministerstwo Sportu przeznaczyło ponad 100 milionów złotych dofinansowania do inwestycji sportowych w naszym województwie. Też musimy patrzeć na to, że to jest strumień środków, które spowodują ruch inwestycyjny w naszym województwie. To są projekty i środki, które najczęściej wygrywają przetargi nasze tutaj firmy lokalne, także to też jest ważny sygnał. To wszystko bez wątpienia przyspieszy rozwój Podkarpacia, bez wątpienia przyczyni się do wyrównania tych szans rozwojowych, które w moim przekonaniu muszą być jak najszybciej zniwelowane poprzez właśnie tego typu projekty, które będą realizowane w naszym województwie. Jarosław Stawiarski przedstawił dziś także nową inicjatywę jego resortu, program OSA, czyli otwarte strefy aktywności dla mieszkańców. Ministerstwo będzie pokrywać połowę kosztów ich budowy, maksymalnie 70 tysięcy złotych. W ciągu 2 lat chce wydać na ten cel 100 milionów złotych. Według wyliczeń resortu może powstać w ten sposób nawet 3 tysiące takich stref.